jak emocje przed premierą trzeciej części Psów? No to jest film, który jest w twoim życiu obecny praktycznie od twoich narodzin. Oj, ogromne, to prawda. Film miał premierę swoją dokładnie w roku, w którym się urodziłam. A swoją drogą wujek Pasikowski był w dniu moich urodzin obecny również. Więc tak, jest to film, który ma dla mnie ogromne znaczenie. I tym bardziej czuję się szczęściarą, że mogę w czymś takim uczestniczyć. Jest to coś dla mnie niesamowitego, nie mogę się już doczekać. Opowiedz o swojej bohaterce. W jakiej roli zobaczymy cię na ekranie? Co to będzie? Jestem w roli córki Morawca, córki Cezarego Pazury. No i tak, tworzymy taką swoją rodzinkę. Co ciekawe, oboje też występujemy w scenie z ojcem, więc czasem mamy problemy z rozpoznaniem, kto tu jest prawdziwym tatą. No właśnie, jak się pracuje na planie razem ze własnym ojcem, Bogusławem Lindą, opowiedz, bo to musi być naprawdę osobliwe doświadczenie. Dosyć tak, ale jednocześnie jest naprawdę dobre. Nie wspominam żadnych stresów z planu, jedynie wielkie podekscytowanie, prawda, ale to jest praca, tak? Musiałam to wszystko potraktować zadaniowo, tak też zrobiłam i nie traktowałam w ogóle tego osobiście, jako że pracuję z ojcem, tylko potraktowałam go jako zwyczajnego aktora, z którym po prostu, świetnego aktora, z którym po prostu muszę się zmierzyć. A jakim reżyserem, twórcą jest Władysław Pasikowski? No znasz go praktycznie od urodzenia, ale co mi się podobało, ostatnio w jednym z wywiadów powiedziałeś, że nie dostałaś tej roli po znajomości, tylko Władysław Pasikowski naprawdę musiał cię sprawdzić i zobaczyć, jaką jesteś aktorką. Tak, skontaktowałam się z Władysławem, który zaprosił mnie na casting i na tych castingach się pojawiłam, więc wszystkie jakby przeszłam. Tak, to nie było też nic prostego. Czego widzowie mogą spodziewać się po trzeciej części Psów? Będą emocje? Tak, emocje będą. Emocji jest zawsze dużo, jeżeli chodzi o kino sensacyjne, tak, jeżeli chodzi o kino gangsterskie. Będzie dużo akcji, będzie dużo emocji. Właśnie, ty się stajesz troszeczkę taką specjalistką od kina gangsterskiego, bo tutaj Psy, wcześniej mała rola w Totemie, pojawiła się też w Diablo, więc co następne, jaki kolejny projekt z twoim udziałem? No i marzy mi się trochę spokojniejsze kino. Chociaż gangsterskie mam głęboko w sercu i też mam nadzieję, że będzie mi towarzyszyć do samego końca. Jeżeli nie w kinie, to przynajmniej w sercu. Ale tak, kocham Zimną Wojnę. Kocham kino właśnie w takim wydaniu, więc mam nadzieję, że to będzie kolejny krok.